kochany? Moja mama w Dzienniku Łódzkim jest. Co? Tak, co wielki jest? Artykuł. Nawet mi nie powiedzieli rodzice, nie wiem dlaczego. Może nie kupili dziennika? Trudno było przegapić coś takiego, ponieważ jest na całym... Może nie chcieliście... Może. Na całej rozkładówce. No to na pewno nie chcieliście denerwować, no wiesz, no... Bez... Michał mnie już pochował. Tak? Tak. A, pierdziele. Wiesz co za hardcore, to jest bez sensu, bo to naprawdę, tak naprawdę ta kobieta sama nie wie co robi, no bo jest chora, umówmy się, no już. Ci ludzie tylko tak nią sterują. Łódź po prostu jest takim okropnym, wstrętnym dla ciebie miastem. Zamiast się kurde cieszyć do cholery, że wypuścili artystę, który coś robi, to po prostu ja tego nie kumam. To jest w ogóle jakaś paranoja. Znalazło się dwóch niedowartościowanych dupków i tylko ciągają tą do matkę. Dołączyła jeszcze jedna pani w każdym bądź razie. Kto jeszcze dołączył? Co? No, to taka babka to napisała. No. A, no i ciągają tą twoją matkę, ona też biedna, kurde, sprzedaje się, wiesz, za jakieś tam grosze, bo nie ma... Ale wiesz co najgorsze, że oni, pamiętasz, w Gwiazdorze była ta scena, z tym jak ten facet mówi, wystarczy jej dać na wino. Właśnie, no i to oni tak podłapali tą, co myślisz, że co robią? No czy dają pieniądze za to wielkie? I wiesz, i znowu stoi z gazetą, z naszym zdjęciem, opowiada jak nas obserwuje w programie. Wiesz, no takie... Rozumiesz? Ale wiesz, ja, ale to samo się... Swojego wnuczka obserwuję. Szef ochrony musi dawać przykład. W pracy pije tylko mleko. Chciałabym go przeczytać. Po co? To jest ciągle to samo, tylko jeszcze wiesz... Jeszcze do kopsania. No to ale to tak samo też można powiedzieć, że też się nie tłumaczy swojego życia, bo to jest twoje życie. I wiesz... Idę po buty, choć idziemy się wypuścić. Zjedzmy tylko zupę. Zamknijcie. Co ma robić ochroniarz, gdy wszędzie jest spokój i nic się nie dzieje? Mówiłem, że to dowcipnisz. Nie wejdę do komory gazowej, będzie myślał, że to żadne. A ty idziesz się kopać? Idę jeszcze posiedzieć, no. Słuchaj, powiedz mi. Wszystko w porządku, rozmawiałeś z mamą? Tak. Wszystko jest okej, załatwiona jest sprawa. Sprawa zamknięta? Tak. Wszystko jest już teraz. Sprawa jest załatwiona, ale tak naprawdę Michał czuje, że należało ostrzej zareagować na agresywne zachowanie Bartka, które oglądaliśmy w poprzednim odcinku. Dlatego Michał prosi Państwa o pomoc w podjęciu decyzji, czy Bartek powinien dostać dłuższy urlop. I believe you. Dzień dobry. Chciałam zapytać się, gdzie jest pan Michał Wiśniewski? Śpi na górze? To ja sobie po niego pozwolę pójść. Tylko na swoje ryzyko. Dobrze, idę spróbować. Najprzystojniejszy, najpiękniejszy kwiat łódź. Dzień dobry, panie Michale. Zapraszam do ćwiczeń. Jesteśmy umówieni na dzisiaj. A kto panią umówił? Tajemnica. Tak, to ja jestem po tym. Ja poczekam na pana na dole, dobrze? Dobra. Dobrze? Pobudka, pobudka. Działamy dzisiaj.
Co ja mam iść po tego Michała? Ja myślę, że gdybyś tam poszła, to raz to zdynamizuje sytuację, rozumiesz, nie? Wparowujesz i mówisz, pobudka wstać, za włosy, kompanii, tutaj pobudka, ale wchodzi Bartek i mówi, wiesz, no nie rób tego, szef ma prawo do wypoczynku, ciężko sobie, a ty mu nagle jednego luta z buta i po prostu sprawa się wyjaśnia. I to już jest temat, ja padam i Michał też. Michał też pada, a to ja wchodzę i rozkładam wszystkich. Do boju, do boju, do boju, Michał, la 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 la. Michał, tylko 4 godziny czekaliśmy na ciebie, naprawdę to jest, bo ja mówiłem, że to i tak jest rekord, bo... Chodź, Michał, już nie siedzimy. Spodziewałem się, że to jest 24. Ale tutaj czy tam? Nie, na dole, wszystko tak. Przygotowane. Wszystko przygotowane. Jeszcze wezmę deskę. To są Michała? Michała, ja nie wiem, czy on w tych drugich, co tam leżą, nie ćwiczy zawsze. Już mi się pomyliło też, już nie wiem. To drugie spotkanie z instruktorką fitness. Ciekawe, jak długo Michał jeszcze wytrzyma. Może następnym razem ucieknie. Bardzo dobrze. Jeszcze 8. 4. 3. Stań, ręka w górę. Góra. Na zmianę. Ho! Dobrze. Ho! Szwabu, jak jakaś cioda. Bardzo dobrze. Jeszcze 4. 3. Dwa, pięta do pośladka. Uderzaj piętą po prostu w pośladek. Możesz trzymać ręce na biodrach. Możesz sobie krzyczeć. No nie za dużo tego. Tak, góra ręka, góra. Dobrze. Pięta do pośladka. No chodź, 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 chodź. Jeszcze. Dopuszczę do ciebie. Dobrze. Nas nie dogoniat, nas nie dogoniat. Doskonale, teraz select. Coś na to, co możemy osiągnąć. Coś, może select, może można iść tyłem. Może można iść tyłem. Słuchajcie, idę tyłem, idę tyłem. Tak, to dobry pomysł. Jeśli komuś potrzebne są ćwiczenia, to na pewno koniowi. Mogę oglądać zachód słońca. Mogę oglądać Michała, nagrywającego w tej chwili. Płyta jest panią Agnieszką. Płyta pod tytułem Gdy biegnę, to nie lecę. O, niesamowite. Dobrze, o tak, nie odchylaj za bardzo głowy. Jeszcze. Ha! Ostatnie 8 razy, bo żartowałam. 8. O, może jeszcze te 4 by poszły. Nie, nie. Ale... Chodź, jeszcze będziemy się rozciągać. Chodź. Nie, chodź. Nie. Chodź, jeszcze coś będziemy robić. Idę zupkę zjeść. Zamknijcie mi. Brawo! No, jest liczny. Szefie, jadę na ten, na miasto i bym chciał ten. Nie. Nie dlatego, że nie, no. Dopóki mieszkasz w tym domu, nie będziesz nosił tego gówna. Z całym szacunkiem. Tego złota? Tak. Ale no wyjeżdżam na miasto, tutaj w tym domu nie będę tego nosił. A gdzie jedziesz do miasta? Ten, jadę muszę kupić z Bartkiem, bo muszę kupić sobie ten, te klapki na basen, bo mam tylko takie te, muszę kąpielóweczki sobie kupić. To mam, ale trochę... No ale to tym bardziej nie rób mi siary, bo cię ludzie znają, czy cię poznają i będziesz chodził w tym gównie. Z całym szacunkiem. Nie mam nic przeciwko, no to i mycz sobie znajdziesz, jak wyjdziesz z tego domu. To sobie zmienisz z powrotem. I mycz. Nie dało się negocjować złota. Dzięki Bogu.